Zapomniałeś o walentynkach? Nie martw się, podpowiemy tobie, jak wyjść z opresji. Najpierw przygotuj 4 kartki. 3 w różnych odcieniach czerwieni i 1 białą. Linijkę, ołówek, nożyczki i klej. Ida pokaże wam, jak przygotować tradycyjną kartkę walentynkową. Odmierz z 2 stron kartki 12,5 cm. Następnie wytnij część, która będzie bazą całej kartki. Złóż kartkę na pół. Na kolejnej czerwonej kartce naszkicuj serce. A potem je wytnij. Usuń resztki ołówka z wyciętego serduszka. A następnie na białej kartce odmierz kwadrat 8 cm na 8 cm, który będzie tłem dla serduszka. Z ostatniej kartki wytnij trochę większy kwadrat, aby utworzyć ozdobne obramowanie. Przyklej serduszko na białą kartkę. Biały kwadrat na odrobinę większy czerwony. A na koniec wklej do wnętrza karty. No i gotowe!